Rok już to trwa i końca nie widać. Pandemia się jest spustoszenie w wielu dziedzinach życia. Szkolnictwo kuleje. Wśród uczniów klas 1-3 obserwuje się znaczące problemy. Rodzice interweniują. Jeżeli chodzi o problemy, które zgłaszają dzieci, jeżeli chodzi o takie, powiedziałbym, funkcjonowanie w tym nauczaniu zdalnym, jakiego pan zapytał, to mam takie wrażenie, że bardzo dużo problemów nas czeka dopiero do rozwiązania, chociaż one już w tej chwili są tak zwane jaskółki, nazwałbym to, tych problemów, które będą pewnie za chwilę powszechne. Ponieważ wydaje mi się, że istnieje coś takiego jak dług edukacyjny, które dzieci w tej chwili zaciągają. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Działdowie pomaga najmłodszym, zwłaszcza we wczesnym etapie rozwoju. Ale to właśnie teraz dzieci wymagają największej uwagi. Specjaliści stoją przed nie lada wyzwaniem. Trafia do ośrodka dużo dziewczynek i chłopców. W ramach tego wczesnego wspomagania pracują u nas specjaliści typu fizjoterapeuci, typu terapeuci integracji sensorycznej, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, którzy wspierają dzieciaki w rozwoju. Placówka przygotowana jest do prowadzenia rozmaitych zajęć. Praktyki tu stosowane są sprawdzone na wielu płaszczyznach. Podopieczni robią postępy. Metoda jest też opracowana przez specjalistów amerykańskich, która już była stosowana przez astronautów amerykańskich, którzy przygotowali do lotów. I ta metoda u nas funkcjonuje też od kilku lat. Pracujemy z dzieciakami, które mają kłopoty z tego typu, że nie są w stanie się skoncentrować na zajęciach, nie są w stanie się skoncentrować na pracy indywidualnej i to jest ten taki system wsparcia, który osiągają w tym przypadku metodą biofeedback. COVID-19 porządnie ingeruje w nasze życie i gra z naszym zdrowiem również natury psychologicznej. I o ile dorosły człowiek jest w stanie poradzić sobie sam, o tyle dziecko wpada w błędne koło i pomoc fachowca może okazać się nieoceniona.